Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Zrobisz taki fikołek? Tada! Nieźle, Luluś, ale ja robię fikołki w powietrzu. I co? Podobało ci się? Nawet bardzo! Moja kolej! Wow! O, już jesteście! Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, Luluś! Dzień dobry, Kropko! O, kropla deszczu! Spójrz na tę wielką chmurę! Zbiera się na deszcz. Muszę się schować. Nie powinno się moczyć skrzydełek. Aha! Wiem, co musimy mieć. Może parasol? Nie. Kapelusz? Nie, domek. Poczekaj na mnie, zaraz przyjdę. Maleńki domek? Doskonały pomysł. Czy pomożecie narysować domek? Tak! To świetnie, zaczynamy! Patrzcie uważnie. Zaczynam od narysowania trójkąta. Gotowe. Nie żartuj. To ma być domek? Dopiero zacząłem. To będzie dach. Rysowanie domu zaczniemy od trójkąta. Rozumiesz, Kropeczko? Tak, trójkąt wygląda jak szpiczasta czapka. Lulusiu, pod dachem powinny być ściany. Masz rację, Kropko. Rysuję ściany. Teraz twoja kolej. Ojej, rysowanie wcale nie jest trudne. Co jeszcze musi być w naszym domu? Jak myślicie, dzieci? Muszą być okna! Rzeczywiście, muszą być okna. Macie rację. Zaraz dorysuję kwadratowe okno. O! Też chcę mieć okno, ale okrągłe. Moje okno jest piękne, prawda, Lulusiu? Tak, Kropko. Mamy kwadratowe. I okrągłe okno. Hej, Luluś, a jak się wchodzi do naszego domu? Ach, Kropko, o czymś ważnym zapomnieliśmy. Czy wiesz o czym? Ciekawe o czym. A wy wiecie? O świat! Oczywiście! Nie można wejść do domu, w którym nie ma drzwi. Och, wspaniale! Czy mogę już wejść? Zaczekaj! Nasz domek wygląda szaro i smutno. Byłby ładniejszy, gdybyśmy go... pomalowali! Jesteście spostrzegawczy! Maluję ściany kolorem żółtym, jak słońce. A drzwi na pomarańczowo. Patrzcie, dach będzie czerwony, tak jak moje skrzydełka. Oj! Dziękuję ci. Chodźmy, Kropko. Nareszcie możemy wejść do środka. Już pędzę. Ale brakuje mi czegoś, co upiększyłoby nasz mały domek. Kropko, gdzie jesteś? Kropko! Kropko! Gdzie się podziała? Jest na dachu. Czy dach z kominem wygląda lepiej? Tak! Kropko, chodź zobaczyć, jaki mamy duży pokój. Już lecę! Ojej! Ale mamy piękny dom! I spójrz, Lulusiu, udało nam się w porę go skończyć!
miło jest przez okno patrzeć na deszcz. Nawet gdy jest ładnie, miło jest też wyglądać przez okno. Ale po co siedzieć w domu, gdy na dworze jest pięknie? Hmm? To znaczy, że można bawić się na dworze. Klapko, spójrz, co ja robię. Też tak umiem, patrz. Żeby narysować domek, trzeba pamiętać o dużym dachu w kształcie trójkąta, prostych ścianach, o okrągłym oknie i o kwadratowym oknie. I nie zapomnijcie o drzwiach do domu. Przypominam też o kominie. A na końcu możecie pomalować domek na różne kolory. Teraz bierzcie się do pracy. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia, Lolusiu. Do widzenia, Kropko. Wersja polska Studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Preciks. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Preciks. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni. Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Światło mam tak jak, światło mam tak jak Luluś. Luluś, narysuj ślimaka! A? Dzień dobry, Luluś! Dzień dobry, Kropko! O, dzień dobry, dzieci! Chciałeś mnie złapać? Ach, Kropko! Och, łaskoczesz mnie! Wygrałam! Kto się z nami pobawi? Prędko, znajdźmy kryjówkę. Witajcie, motylki. Chcecie się z nami pobawić? Przykro nam, ale pada deszcz. Musimy się schować. Oj, zupełnie nie ma się z kim bawić. Nie przejmuj się. Znam kogoś, kto pobawi się z nami podczas deszczu. Zaczekaj tu. Niemożliwe. Wy też znacie kogoś, kto lubi deszcz? Tak, ciebie! Tak, rzeczywiście. Jestem. Przyniosłem ci coś, żebyś nie zmokła na deszczu. Dziękuję. Ciekawe, z kim się będziemy bawić. Bardzo ciekawe. Popatrzcie. Najpierw rysuję linię, która zakręca trzy razy. Jeden, dwa, trzy razy. Co to jest? Skorupka. To ma być skorupka? Ależ, Lulusiu, to w ogóle nie przypomina skorupki jajka. Słuchaj, Kropko, nie rysuję skorupki jajka, tylko próbuję narysować skorupkę, skorupkę... Tak? Skorupkę nie zgadniesz. A teraz narysuję linię, która idzie od skorupki, a potem wraca. To mi coś przypomina. I jeszcze mała, okrągła głowa z dwiema antenkami. Dwoje małych oczu i nos. Co to jest? Ślimak!
mogę go pokolorować? Bierz się do roboty! Na żółto! Nie, na niebiesko! Albo nie, na różowo! Jeszcze na zielono! Szybko to robisz! Lulusiu, gotowe! Oj, to się mi nie wyszło. Za bardzo się śpieszyłaś, ale i tak ładnie wygląda. Tak, naprawdę się sobie podobam. Dziękuję, Kropko. Podoba ci się? Świetnie. Czy chcesz się z nami bawić? Deszcz ci nie przeszkadza? Ależ skąd? Uwielbiam bawić się w deszczu. O, więc nie lubisz słońca? Kiedy świeci słońce, ślimakom jest stanowczo za ciepło. Ach, rozumiem. Ty poczekaj w swojej skorupce, a my z Lulusiem się schowamy. Nie ma sprawy. Będę liczył. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrze się schowaliśmy? 9. Nie ruszaj się i nic nie mów. I 10. Uwaga, zaczynam szukać. Hej, co on robi? Idzie w naszą stronę, ale powoli. Bardzo powoli. Powiem wam, że ja prawie nigdy nie przegrywam w chowanego. Kropko, zasnęliśmy! A ślimak? Gdzie jest? Pewnie znudziło mu się szukanie. Trzeba przyznać, że dobrze się schowaliśmy. Znalazłem was! A nie mówiłem, że prawie nigdy nie przegrywam w chowanego? Jeśli chcecie narysować ślimaka, zacznijcie od rysowania skorupki. O tak! Potem dorysujcie resztę. A na końcu główkę z dwiema antenkami. I nie zapomnijcie o nosie i oczach. Możecie też pokolorować skorupkę na różne kolory. Albo na jeden. Poczekajcie, żeby farba dobrze wyschła. A może się pościgamy? Czeriego gotowi start. Do zobaczenia, dzieci. Do widzenia, Lulusiu. Do widzenia, Kropko. Wersja polska Studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Precix. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Precix. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni. Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Narysuj wielbłąda! Dzień dobry, Luluś! Dzień dobry, Kropko! O, dzień dobry, dzieci! Ha, spójrz, jaka ładna górka! Zaczekaj na mnie! Ale było wspaniale! Chce mi się pić. Na pustyni jest bardzo gorąco. Dla ciebie. Ojej. Niestety. Jeszcze. Nic nie ma. Napełnij manierkę wodą. Zaraz sprawdzę, ale do oazy jest to dość daleko.
Luluś, a co to jest oaza? To coś jakby ogród w środku pustyni. I tam jest czysta woda. Woda? Woda! Pośpiesz się, Luluś! Czy wiesz, Kropko, kto na pustyni biega prędko? Kto? Musimy mieć wielbłąda! Wielbłąda? Tak, on uwielbia pustynię. Z nim nawet najdłuższa droga upływa szybko. No co czekasz, rysuj wielbłąda! Prędzej, Luluś, szkoda czasu! Prędzej, Luluś, prędzej! Rysowanie wielbłąda nie jest trudne. Najpierw rysuję dwie fale. O tak. Jesteśmy na pustyni, a on rysuje morze. Bardzo dziwne. Nie, nie. To wcale nie jest morze. Tylko grzbiet wielbłąda z garbami. Teraz rysuję mu głowę. Małe uszy, pysk, szyja, oczy i nos. Teraz kolej na nogi. A pomogę ci. Oj! Jedna, druga, trzecia i czwarta. A na koniec ogon. Teraz możemy go już pokolorować. Byłem pewien, że wiecie. Witaj, wielbłądzie. Jestem Luluś, a to jest Kropka. Witajcie, przyjaciele. Dokąd chcecie dziś pojechać? Jedź do oazy, to gdzieś tam. Nie mamy ani kropli wody. Naprawdę? Ruszajmy więc w drogę. O, do oazy! Dla ciebie nie kłopot? Mógłbyś biec troszeczkę prędzej? Aż tak bardzo się śpieszycie? Trzeba mi było od razu powiedzieć, urocza panienko. Słyszałeś, co powiedział? Tak, nazwał cię uroczą panienką. To prawda, jestem urocza. Przed nami oaza. Wszyscy tu wysiadają. Jestem wręcz wykończona. Woda! Woda! Ach, woda! Dzięki, wielbłądzie! Nie ma za co. Kropko. Tak uważasz? Luluś, szybko do wody! Juhu! Uwielbiam się kąpać! Chcesz ześliznąć się do wody po mojej szyi, panienko? Tak, tak! Spójrz, Kropko, manierka pełna! A ty, wielbłądzie, też masz manierkę z wodą? Jeszcze lepiej! Moje garby są jak dwa zbiorniki pełne wody. Dzięki nim mogę obyć się długi czas bez picia. Hej, zostaw trochę dla swoich przyjaciół. Wybacz. Czy chcecie narysować wielbłąda? Zacznijcie od dwóch fal. O tak. To będą jego garby. Oczywiście. Potem głowa. Nieduże uszy. Oczy. I nozdrza. No i nogi. Jedna, druga, trzecia i czwarta. A z tyłu dorysujcie ogon. Jak już to wszystko narysujecie, pokolorujcie wielbłąda. Och, ładnie mu w czerwonym. Nie uważacie? Czerwony kolor zawsze bardzo mi się podobał. Ruszamy karawaną przez pustynię. Do widzenia, dzieci. Do widzenia, Lulusiu. Do widzenia, Kropko.
Wersja polska, studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Precix. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Precix. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni. Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Światło mam tak jak, światło mam tak jak Luluś. Luluś, narysuj pieska. Dzień dobry, Luluś. Dzień dobry, Luluś. Luluś, to ja! Jeśli chcesz na mnie spojrzeć, jestem nad tobą! Och, przepraszam! Witaj, Kropko! Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, Luluś! Dzień dobry, Kropko! Pomożecie mi? Zgubiłem szalik, który mama zrobiła mi na drutach. Koniecznie muszę go znaleźć! Nie martw się, Luluś! Pomoże ci go znaleźć detektyw! Kropka! Ja szukam pod drzewem, a wy, dzieci, przeszukajcie dokładnie cały ogród! Dobrze! A, tu ani śladu! A u was? Znalazłyście szalik? Nie! Wiesz co, Kropko? Znam kogoś, kto mógłby mi pomóc szukać. Czekaj tu na mnie! Za chwilę wracam! Ale Lulusiu, kto może ci pomóc lepiej niż ja? To prawda! Przecież jesteś detektywem! Och, jasne! Już lecę! Zaraz tu narysuję... Nic nie mów, Lulusiu! Detektyw Kropka sama zgadnie! Chociaż może daj mi jakąś wskazówkę? Dobrze, zdradzę ci, że to zwierzę. Aha, zwierzę. Rozumiem. Ale jakie? Mój rysunek zacznę od głowy. Ma dwoje sterczących uszu. O takich. To zwierzę, które ma dwoje sterczących uszu. Och, to jasne. I co jeszcze? Rysuję dalej. Ciągnę linię w dół i rysuję zwierzątku mordkę. Och, mordkę! A to ci dopiero! Myślę, że to jest... Podpowiedz mi coś jeszcze. Proszę bardzo. Ma dobry węch. Dwoje uszu, mordka, dobry węch. Co to za dziwne zwierzę. A wy już wiecie? Tak, Kropko, to piesek. Tak myślałam. Bardzo ładnie, dzieci! A teraz narysuję jeszcze pieskowi grzbiet. Oczywiście ogon. Wiecie, czego mu brakuje? Czterech łap! Tak myślałam! Rzeczywiście, Kropko. Rysuję mu więc łapy. A na końcu łap pazurki. No i wreszcie... Oczy, nos i usta. Jaki on śliczny. Możemy pieska już... pokolorować. Tak myślałam. Cześć, przyjaciele. Dzień dobry, piesku. Zgubiłem gdzieś szalik. Pomożesz mi go znaleźć? Oczywiście, ale najpierw muszę cię obwąchać. Po co to robisz? Ponieważ psy umieją odróżnić wiele różnych zapachów. Jeżeli mam znaleźć szalik, muszę zapamiętać, jak pachniesz, bo twój szalik pachnie tak jak ty. To proste. Biegnijmy tędy! O! Czy to twoje? Rękawiczki! Och, dziękuję ci, piesku!
tam coś jest. I tam też. Rozumiem. Rękawiczki, czapka. Luluś, czy ty nie jesteś za bardzo roztargniony? I wreszcie mam szalik. Och, to mój. Ach, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Och, Luluś, piesek i ja jesteśmy dobrymi detektywami, nie uważasz? Rysując psa, zacznijcie od dwojga sterczących uszu. Niżej narysujcie półkole, to będzie jego mordka. Od drugiego ucha pociągnijcie linię grzbietu i zakończcie ją ogonem. Potem narysujcie cztery łapy z pazurkami. Pamiętajcie o oczach, nosie i ustach. Teraz możecie swój rysunek pokolorować. O, Rety! Jestem brązowy w białe łaty. Ojej! Gdzie on pobiegł? Twoja torba, Luluś. Zapomniałeś ją wziąć. Ach, dziękuję. Z takim Lulusiem Zapominalskim i trzech detektywów może mieć dużo roboty. Prawda, przyjaciele? Rzeczywiście. Do zobaczenia, dzieci! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, Kropko! Wersja polska Studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Precix. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Precix. Tekst piosenki Wiesława Sulkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni. Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami lśni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Narysuj kwiatek. Dzień dobry, Luluś. Luluś, dzień dobry. Och, przepraszam. Witaj, Kropko. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, Luluś. Dzień dobry, Kropko. Dlaczego jesteś smutny, Lulusiu? Nie jestem smutny, tylko myślę. Dzisiaj są urodziny mojej mamy, a ja nie mam dla niej prezentu. Hurra! Uwielbiam prezenty! Pomożemy znaleźć prezent dla jego mamy. Dobrze, dzieci? Tak! Teraz pomyślmy. Ten prezent powinien być tak ładny jak moja mama. I tak ładnie pachnieć jak moja mama. Prezent ma być ładny i ładnie pachnieć. Już wiem co! Ja już też wiem! No a wy też już wiecie co to jest? Tak! Powiedz głośno co to! To ma być ładne i ładnie pachnieć, więc to jest... Szarlotka! Nie, nie, nie! To nie jest nic do jedzenia. Moja mama jest ładna jak kwiatek i pachnie tak ładnie jak kwiatek, więc narysuję jej kwiatek. Ach, kwiatek! Bardzo dobry pomysł! Najpierw rysuję prostą linię od ziemi, a tuż obok drugą, taką samą. Nie chcę ci nic mówić, Luluś, ale to nie jest kwiat. Bądź cierpliwa! To dopiero łodyga. A to jest liść. Ja też chciałabym narysować liść. Proszę, weź moją kredkę.
Pociągnij linię w bok i w górę od lodyżki. Zakręć, jest czubek liścia. A teraz ciągnij linię z powrotem. Ojej, łatwo rysuje się liście. Teraz będzie dużo trudniej. Narysujemy płatki. Rysuję połowę koła, a u góry trzy ząbki. Twój kwiatek jest bardzo ładny. O, ale ten kwiatek w ogóle nie pachnie. Będzie pachniał dopiero wtedy, jak go pokoloruję. Płatki na żółto, a łodyżkę i liście na zielono. Pachnie cudnie. Oj, oj. Kropko, kropko. Gdzie ona się podziała? Jest w kwiatku. Ratę, teraz ja też cudnie pachnę. Jeden kwiatek jest ładny, ale bukiet jeszcze ładniejszy. A moja mama jest naprawdę najładniejsza, więc narysuję jej dużo kwiatów. Powiedzcie, co najbardziej lubicie? Buziaki, przytulanie się, zabawki. No i szarlotkę. A teraz pomożecie mi narysować dużo kwiatów na łące? Narysujemy inny kwiatek, na przykład stokrotkę. Najpierw małe kółko, a wokół gwiazdkę. I już macie płatki. Gotowe! Narysuję tulipana. Można je pokolorować. I mam prezent dla mamy. Hurra! Można je już zerwać. Ale luśnie, można ich wyrwać z ziemi. Wiesz, Kropko, myślę, że na łące kwiatki wyglądają lepiej niż w wazonie. Przecież chciałeś podarować kwiatki mamie. I mam dobry pomysł. Już możesz odsłonić oczy. Jakie piękne kwiatki. Jak ładnie pachną. To dla mnie? Tak, mamo. Te kwiatki są śliczne jak ty. No i pachną tak jak ty. Bardzo dziękuję, Lulusiu. A może macie ochotę na szarlotkę? Hurra! Jest szarlotka. Żeby narysować kwiatek, zacznijcie od łodyżki. Potem rysujcie liście i wreszcie płatki. Możecie narysować dużo kwiatków. I nie zapomnijcie ich pokolorować. Będą ładniejsze. I będą cudnie pachnieć. Wasza kolej, rysujcie kwiatki. Do zobaczenia, dzieci! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, Kropko! Wersja polska, Studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Precix. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Precix. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni. Luluś. Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Narysuj nosorożca. Dzień dobry, Luluś. Dzień dobry, Kropko. Dzień dobry, dzieciaki. Kropko, czy mogę ci zrobić zdjęcie? Chcesz mi zrobić zdjęcie? Ach, jak to miło z twojej strony. Och. Dalej.
Okej. Zaraz, czekaj! Wolę pozować do zdjęcia tutaj. Przygotuj się! Zaraz zobaczysz ptaszka! Cześć! Przepraszam, ptaszku, ale Luluś właśnie ma mi zrobić zdjęcie, a to bardzo ważne. Śmiało, Luluś! Ja mam na imię ptaszek, a ty powiesz mi? Mam na imię Kropka. A to jest Luluś! Witaj, ptaszku! Ale macie szczęście, ja nie mam kolegi! Nie ma co płakać. Wiem, kto mógłby zostać twoim kolegą. Kto? Na przykład nosorożec. Poczekajcie, zaraz wracam. Nosorożec kolegą ptaszka? Och, jasne. Nosorożec i ptaszki zwykle są nierozłączne. My zjadamy owady z ich skóry. One są zadowolone, a my mamy co jeść. Jestem. Żeby narysować nosorożca, najlepiej zacząć od głowy. Najpierw duży kanciasty nos, choćby taki. Pod nosem dorysujcie mu usta. Potem jeszcze okrągłą głowę z dwoma niewielkimi wyrostkami. To będą... uszy! No właśnie! Za głową jest długi grzbiet, krótki ogon, no i wreszcie potężne nogi. Łatwo się je rysuje. Widzicie? Dorysujcie też małe kółeczka na kolanach. O tak. I paznokcie. Jeszcze tylko brakuje... oczu! Ale piękny! Popatrz, ptaszku, kolega nosorożec już czeka na ciebie. O, tak uważasz? Jasne. Czegoś mi brakuje. Rzeczywiście. Powinien mieć... róg na nosie. To prawda. Wszystkie nosorożce mają wielki róg na nosie. Można go już? Dzieci, podpowiedzcie mi... pokolorować. Oczywiście. Ślicznie, bardzo ładnie wygląda. Dzień dobry, nosorożcu. Ja jestem Luluś, a tam jest Kropka. Bardzo mi miło. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, nosorożcu. Wybaczcie mi, ale okropnie swędzi mnie grzbiet. To irytujące i uciążliwe. Chwileczkę, mogę ci pomóc. Ja jestem ptaszek. Miło mi cię poznać. O, czuję się o wiele lepiej. O, dziękuję. Czy będziesz moim kolegą? Oczywiście, ale stawiam jeden warunek. Słucham. Musisz cały czas siedzieć mi na grzbiecie. Och, nie ma sprawy. Z wielką przyjemnością. W takim razie zapraszam. Żegnajcie, dziękuję, pa, pa. Do widzenia, ptaszku. I co ty na to? Nasz ptaszek wreszcie znalazł sobie dobrego kolegę. Powiem ci, Luluś, cieszę się, że jesteś moim kolegą. Ja też, Kropko. Zapomniałem, miałem ci zrobić zdjęcie. Ustaw się ładnie, chodź tu, szybko. Gotowa jesteś? To będzie świetna pamiątka. Jeśli chcecie narysować nosorożca, zacznijcie rysować od nosa. Duży, kanciasty nos. Usta, potem okrągła głowa. Z małymi uszkami. Długi grzbiet, krótki ogon i cztery grube nogi. Narysujcie kółka na nogach, to będą kolana i duże, okrągłe paznokcie. Jeszcze dwie kropki na głowie, to oczy. A na koniec dorysujcie róg na nosie. I już można nosorożca pokolorować.
Witajcie, dzień dobry. Ty też będziesz moim kolegą? No pewnie. Hurra! Teraz mam dwóch kolegów. No to w drogę. Aż dwóch kolegów. Tak się cieszę. Do zobaczenia, kochani. Do widzenia. We trzech zawsze raźniej. Do widzenia, dzieci. Do widzenia, Lulusiu. Do widzenia, Krowko. Wersja polska, studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Precix. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Precix. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni. Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Narysuj pingwina. Wow, wow. O, są dzieci. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, Luluś. Dzień dobry, Krowko. Poczekaj, pomogę ci wstać. Żeby się nie przewracać, powinniśmy poznać kogoś, kto umie się ślizgać. Znasz kogoś takiego? Myślę, że tak. Zaczekaj, zaraz wracam. Tylko się pośpiesz, bo jest mi zimno. Dzieci, co można robić przy takiej mroźnej pogodzie? Zrób rozgrzewkę. Mam poćwiczyć? Dobry pomysł. Już wróciłem. Och, jest Luluś. Poznamy kogoś, kto świetnie się ślizga. Krowko, narysuję ci zaraz mistrza ślizgów na lodzie. Oto pingwin. Hurra! A jak ja się nauczę, też mogę zostać mistrzynią ślizgów. Najpierw rysuję kółko, czyli głowę. O, tak. Ojej, on ma taką głowę jak ja. A teraz reszta. Długi, zaokrąglony tułów. Po bokach dwa skrzydła. Pingwin ma nieduże, zaokrąglone skrzydła. Jak ja! I jeszcze dwie stopy. Więc umie chodzić, jak ja. Na koniec rysuję dwoje małych czarnych oczu pośrodku głowy. Są jak moje. Trochę poniżej oczu rysuję spłaszczone kółko z kreską pośrodku. To jego dziób. Jest strasznym gadułą, całkiem jak... Kto? Kto? Krowka! I wreszcie można pingwina... pokolorować! Oczywiście! Dziób żółtą kredką, całą głowę fioletową, ale zostawię białe kółko wokół oczu, żeby wyglądał jak prawdziwy pingwin z bieguna. O tak! Czy mogę ci pomagać? Proszę, Lulusiu! No pewnie, Krowko! Pomaluję go na fioletowo, ale zostawię mu biały brzuszek. Stopy może mieć pomarańczowe, prawda? Wygląda wspaniale. Wspaniale się czuję. Umiesz pięknie kolorować rysunki, Krowko. Dziękuję. Chcielibyśmy ślizgać się po lodzie tak jak ty. Czy możesz nas nauczyć? Z przyjemnością. Popatrzcie, jak ja to robię.
Co tam? Kto ma ochotę być pierwszy? Luluś! Aha! Rozumiem. Odwagi, Luluś! Ojej! Nie! Dobrze ci idzie. Przesuwaj nogi równo do przodu. Teraz cię puszczam i jedź dalej. Jadę sam. Śmiało, kropko. To wcale nie jest trudne. Spróbuję. Nie poddawaj się. Powoli naprzód, noga za nogą. Bardzo bym chciała, ale to nie jest proste, gdy się ma cztery nogi. Masz rację. A może tak? Jest super! Rysując pingwina, zacznijcie od kółka, czyli głowy. Dwie kropki po środku to będą oczy. A spłaszczone kółko z kreseczką to dziób pingwina. O tak! Potem narysujcie takie trochę wydłużone koło. To będzie tułów. Po obu stronach tułowia skrzydła. Nie za duże i za okrąglone. A na końcu dorysujcie stopy. Kiedy będziecie kolorować rysunek, nie zapomnijcie zostawić białego kółka w oku oczu i na brzuszku. Nowy kolega! Pamiętajcie, dzieci, że pingwiny są ptakami, które żyją w dużych grupach. Narysujcie więc całą kolonię, żeby wasz przyjaciel nie był samotny. Do zobaczenia! Do widzenia, Lusiu! Do widzenia! Wersja polska Studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Precyks. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Precyks. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni. Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Narysuj delfina. Dzień dobry, kropko. Dzień dobry, Luluś. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, Luluś. Dzień dobry, kropko. Pójdziemy popływać, kropko. Odłożę tylko latawiec i już możemy iść. O, chodzi o to, że nie wiem, jak to powiedzieć. Ja po prostu boję się wody. Wow, ach jak cudownie. Kropko, idziesz? Kropko, gdzie jesteś? Ojej, przepraszam, Kropko. Już dobrze? Czy coś mówiłaś? Bardzo jesteś zła? Dzieci, słyszałyście, co powiedziała Kropka? Powiedziała, że boi się wody. O, bardzo cię przepraszam, ale wiem, kto pomoże przezwyciężyć twój strach. Jest taki miły. Może troszeczkę przesadziła? Troszeczkę. Narysuję go bardzo szybko. Przy nim na pewno nie będziesz się bać. A kto to? Zobaczysz! Zacznę od narysowania ogona, który ma kształt serca. Potem narysuję długi grzbiet z płetwą. Nie! Ja znam zwierzę z taką płetwą. Jest niebezpieczne i ma ogromne zęby.
Na pewno nie będę chciała z nim pływać. Czy wiecie, jakie to zwierzę, co? Tak, to rekin! Nie bój się, ja nie rysuję rekina. Rekin ma płetwę śpiczastą, a ta jest zaokrąglona. Popatrzcie tam. Parasol jest śpiczasty, a płetwa zaokrąglona. Widzicie różnicę? Tak! Ja też widzę! To świetnie, mogę rysować dalej. Zaokrąglona płetwa i okrągła głowa. I już jest delfin! To delfin? Bardzo lubię delfiny. Przecież pamiętam, więc rysuję go dalej. Tu są dolne płetwy, tutaj jeszcze brzuszek i wreszcie ogon. Naprawdę dziwne, ale wydaje mi się, że czegoś mu brak. Pewnie nosa. Trzeba narysować z przodu głowy coś jakby nosek. No i oczy. Jest taki śliczny. Mogę go pokolorować? Oczywiście, Kropko. Ładnie go pokolorowałam? O nie! Jestem cała mokra! Witajcie, moi drodzy! Cześć, delfinie! Chcecie się ze mną bawić? Bardzo lubię się bawić! Ojej, niestety widzisz, moja koleżanka Kropka boi się wody. Boi się wody? To dziwne, bo ja żyję we wodzie. Czy pomożesz mi oswoić Kropkę z wodą? Oczywiście. Wszystkie delfiny bardzo chętnie pomagają. Siądź mi na grzbiecie, tu będziesz bezpieczna. Ojej! W takim razie zgoda, ale chcę się przygotować. Czy dobrze wyglądam? Jak pływaczka. Nie bój się, nic ci się nie stanie, uwierz mi. No dobrze, czuję się już lepiej. Brawo, brawo, Kropko. Skacz do mnie, Luluś, jest fantastycznie. Mogę? Oczywiście. I mocno trzymaj się płetwy, bo płyniemy w morze. Naprzód! Naprzód! Wiecie co, dzieci? Teraz uwielbiam pływanie. Płyń szybciej, delfinie! Płyń szybciej! Rysowanie delfina najlepiej zacząć od ogona w kształcie serca. Potem narysujcie grzbiet z zaokrągloną płetwą. O tak. Jeszcze okrągłą głowę, dolne płetwy i linię brzucha, która połączy się z ogonem. Na końcu dorysujcie delfinowi nos. Nie zapomnijcie o oczach. Gotowe! Wystarczy go tylko pokolorować. Witajcie, przyjaciele! O, witaj! Witaj! Kto chce się ze mną bawić? Ja! Pa, pa! Do widzenia! Do widzenia! Pa, delfiny! Miłej zabawy! Wy też idźcie się pobawić! Do widzenia, dzieci! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, Kropko! Wersja polska, Studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Preciks. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Preciks. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni. Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Światło mam tak, jak światło mam tak, jak
samochód? Luluś, trochę szybciej! Szybciej! Wygrałam! Hurra! Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, Luluś! Dzień dobry, Krosko! Dzień dobry, dzieci! Może się jeszcze pościgamy? To niesprawiedliwe! Ty lecisz, a ja muszę biec! Dlatego byłem dopiero drugi! Ale ja mam króciutkie nóżki, więc muszę sobie pomagać skrzydłami! Masz rację! No to jak, ścigamy się? No dobrze, ja też sobie pomogę! Zaczekaj tu! Luluś może rysować, co chce, ale ja na pewno znów z nim wygram. Patrz uważnie, Kropko. Ale co narysujesz? Latający dywan? Trochę cierpliwości, a zobaczysz. Narysuję zaokrągloną linię. Zaczynam od przodu i zrobię falę. I jeszcze coś. Nie szkodzi, choć jest ogromny i tak mnie nie pokonasz, bo to pantofel. To nie jest pantofel, tylko samochód. Ale samochód wygląda inaczej. Zaraz dorysuję koła i będzie wyścigowe auto. Tu jest koło przednie. Ja dorysuję tylne koło. I co? Proszę bardzo, tylne koło. Dziękuję. Nie ma za co. Im szybciej narysuję samochód, tym szybciej będziemy się ścigać. Gotów? Jeszcze chwileczkę. Żeby prowadzić, trzeba mieć kierownicę. A skoro narysowaliśmy auto, musimy je teraz... pokolorować! Dobrze się na tym znacie! Pokoloruję koła! Ładnie to zrobię! To co? Ścigasz się ze mną? No pewnie! Uwaga, start! Kropko! Stój! Przepraszam, to był chyba falstart. Kropko, musimy startować razem. Jasne, ale jak to zrobić? Dzieci, pomożecie nam wystartować? Dobrze! 3, 2, 1, start! Wygrałem! Luluś, brawo! Dobrze się czujesz? Tak, świetnie! Twój samochód jest rzeczywiście szybki! Mówiłem ci, że to auto wyścigowe! Ścigamy się jeszcze? Chciałabym, ale pod warunkiem, że będę miała takie auto jak ty, dobrze? Nie ma sprawy, Kropko! Chcecie narysować samochód, który wygra wszystkie wyścigi? Więc najpierw rysujcie prostą linię, potem zaokrągloną. To jest przód samochodu. Teraz coś jakby fale. To będzie... miejsce dla kierowcy. Tak. Jeszcze tył samochodu. I nie zapomnijcie o kierownicy.
Narysujcie też koła z grubymi oponami. No i wreszcie pokolorujcie auto, jak tylko chcecie. Kropko, podoba ci się ten kolor? Nie brzydki, ale nie taki ładny jak moje skrzydła. Hej, Luluś, gdzie jesteś? Tutaj, Kropko! A kto narysuje auto wyścigowe? Może brać udział w wyścigach! Do zobaczenia, dzieci! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, Kropko! Niech wygra lepszy kierowca! Wersja polska Studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Precix. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Precix. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni.